Przede mną Wilczek Łukasz po meczu Gwiazd. Gratuluję, bardzo dobry występ. Drużyna wygrała. Ja tylko chciałem sięgnąć trochę wstecz, w dal. Pan pochodzi z Łomży i wychowankiem pan jest pana Edka Twarkowskiego. Tak, ja mam bardzo dobry kontakt. Czy pan jeszcze jeździ czasami, czy widuje się z panem Edwardem? W tym momencie, to znaczy wiadomo, że czas, ja mieszkam w Warszawie, czeka pana Edwarda w Ełku i rzadko nie możemy się spotykać, ale w wakacje zawsze jeżdżę do pana Edwarda, wspominamy te czasy, kiedy jeszcze trenowałem. Ja bardzo dużo zawdzięczam panu Edwardowi, także no, można pan powiedzieć, Edward to zawsze przy tej mini koszykówce, nie? Tak, tak, przy mini koszykówce, ale to on tak jakby zagłębił zaraził koszykówką i do dzisiaj, tak jak widać. Nie wiem, czy pan wie, ma takiego młodego wychowanka, Kolendy Łukasza, i często porównuje go do pana, jak był pan mały, tak. I też mu wróży dużo dobrego. Tak, słyszałem, nawet oglądałem filmiki, chyba nawet pana filmiki, i widziałem Łukasza w akcji, dobry zawodnik, myślę, że będzie z niego zawodnik. No i ma też szansę, że będzie wysokim zawodnikiem, bo tam rodzice wysocy, nie? No i jeszcze drugi świetny wychowanek, Parzyk, nie? To jednak z tymi mini koszykówki tam z Podlasia można coś znaleźć i ten. Tylko że te drużyny młodzieżowe, dlaczego tak słabo na Podlasiu, na Warmii, w Mazurach? Nie umiem się przebić. No, Podlasie to jest uważane tak troszeczkę z bok koszykówki. No nie wiem, co jest z tego przyczyną. No druga sprawa, Podlasie i Warmia Mazury mają w barażach bardzo, Mateusz, wiesz, ciężkie, tak, drużyny mazowieckie i pomorskie. Gdyby było inaczej, to by było tym. No to my co? Sami zawsze trafiliśmy na Polonię. I się odpadali, nie? Nie? A może teraz, tym rocznikiem 9-9, pan Edek wierzy, że może się uda. Serdecznie dziękuję. To pozdrawiamy pana Edka. Pozdrawiamy. Z meczu Gwiazd. Mateusz, ja ciebie także gratuluję. I teraz czekamy na Mistrzostwa Europy. I gdzie w końcu będą? Wiemy to już. Krośnie? Krośnie? Krośnie może mogą być. Nie gadaj. Podobno, mówili Zielona. Podobno to ja już tam raz byłem, ale przygody miałem niesamowite w Krośnie. Dobra, to będziemy kończyć. Widzimy się w Krośnie, jeżeli jeszcze może być wszystko zmienione, bo wybory są na nowego prezesa. I druga sprawa, może być różnie, nie? Zobaczymy, może będzie Krosno, może będą zmiany. Jeszcze autografy. A jak ci się mecz podobał? I Mladen, tobie też gratuluję. No świetnie, świetnie. W końcówce wygrywasz mecz. Mladen Stardewicz, Michał Ponitka. Widzimy się na mistrzostwie. Legenda. Legenda, historia. Tworzymy. Dziękuję serdecznie.